sezonie 2013-2014 grę zespołu Lotosu Trefla Gdańsk po raz kolejny poprowadzi Grzegorz Łomacz. 26-letni rozgrywający jest kapitanem ekipy żółto-czarnych. Może zacznijmy od tego, że spędziłeś w klubie z Gdańska 2 sezony, no i postanowiłeś zostać na sezon 3. Czy miałeś jakieś myśli, że może zmienić klub, czy od razu wiedziałeś, że chcesz zostać w Gdańsku i jeszcze coś dla tego klubu zrobić? Znaczy, no, chciałem zostać w Gdańsku, ale na pewno były wątpliwości, były też jakieś oferty z innych klubów. Dlaczego zostałem w Gdańsku? Bo zmiany, jakie dokonały się w ciągu ostatnich miesięcy w klubie, no są, powiedzmy, obiecujące i dają nadzieję, że klub będzie, powiedzmy, na wysokim poziomie. Przez te ostatnie 2 lata, które byłem, naprawdę było różnie i duży niedosyt pozostawał w wielu kwestiach. Teraz mam nadzieję, że ten sezon będzie przełomowy i na pewno te zmiany, które zostały dokonane, przekonały mnie, żeby tu pozostać. Jak na razie przez te 2 sezony, które byłeś w Gdańsku, byłeś tutaj w klubie, no był mały progres, jeśli chodzi o miejsca zajmowane. Co sobie obiecujesz po tym zbliżającym się sezonie? No ja mam nadzieję, że tutaj będzie właśnie bardzo duży progres, jeżeli przede wszystkim chodzi o jakość gry, bo tak jak graliśmy bardzo w kratkę w te 2 sezony i mnóstwo meczy przegrywaliśmy, które mieliśmy wygrane, i teraz mam nadzieję, że tak nie będzie, że będziemy mieli stabilną formę przez cały sezon i na tym nam będzie zależało. Nowym szkoleniowcem został pan Panas. Współpracowaliście już razem chociażby w reprezentacji. Powiedz, jak oceniasz tego szkoleniowca i jak oceniasz waszą dotychczasową współpracę? Znaczy, no, osobiście w klubie nie miałem okazji współpracować z trenerem Panasem właśnie na kadrze. Parę tygodni spędzaliśmy razem, czy to rok temu, czy teraz. No, bardzo, bardzo mi się podoba ta współpraca. Też rozmawiałem z kolegami, którzy współpracowali z nim troszeczkę dłużej. Wszyscy sobie chwalą tą współpracę i wszystkim się to podoba i na pewno. A nazwisko trenera tutaj też odegrało dużą rolę, jeżeli chodzi o budowanie drużyny. Skoro mówimy już o kadrze, to także znalazłeś się w tej 22-osobowej kadrze na Ligę Światową. Oprócz ciebie jest 3 innych rozgrywających. Jest Fabian Drzyzga, Paweł Woicki oraz Łukasz Żygadło. Nie ma Pawła Zagumnego. Powiedz, jak widzisz swoje szanse? Czy masz szansę odegrać jakąś rolę? Czy będziesz dostawał te minuty na parkiecie? Jak ty to widzisz? No, nie wiem, to chyba bardziej pytanie do trenera Anastaziego. Ale na pewno trener ma swoją wizję i tam jakiś się trzyma. Ja osobiście bardzo się cieszę, że mogę być, rywalizować w tej kadrze, trenować z najlepszymi i podnosić swoje umiejętności. Jeśli chodzi o kadrę, to jeszcze nie ma tych wszystkich transferów do końca jakby zatwierdzonych. Pojawiają się różne nazwiska. Pojawia się również nazwisko twojego kolegi, twojego przyjaciela Kuby Jarosza. Namawiałeś go do przyjścia do Gdańska? Jak to wyglądało? No, na pewno namawiałem już tak od paru lat. Tak, chcieliśmy na pewno zagrać gdzieś w jakiejś drużynie razem. A teraz mam nadzieję, że to się ziści. No, wiem, że jest blisko porozumienia, jeszcze podpis nie jest złożony, także to nigdy nie jest nic pewne, ale mam nadzieję, że tak się stanie i w najbliższych dniach Kuba tutaj zostanie zawodnikiem. Tych reprezentantów może być w klubie więcej. To chyba dobry kierunek, to chyba świadczy o tym, że rzeczywiście klub ma ambicje, żeby walczyć o coś więcej niż w poprzednich sezonach. Na pewno. No przede wszystkim uważam, że klub zrobił bardzo dobry ruch, zatrudniając trenera i w porozumieniu z nim budować drużynę, taką koncepcję, jaką ma trener. I to nie było budowanie jakieś chaotyczne, tylko przemyślane z głową na możliwości tego klubu i to się na pewno trzeba chwalić. No i na końcu chciałem się jeszcze spytać o to, kto będzie prawdopodobnie twoim zmiennikiem w klubie. W zeszłym sezonie był to Patryk Szczurek, jego już nie ma w klubie. Natomiast możliwe, że szansę dostanie młody zawodnik, który zdobył mistrzostwo młodej ligi. Powiedz, jak oceniasz swojego młodszego kolegę Przemysława Stępnia? Znaczy, no, na pewno jest to duży talent. Trenował z nami parę razy, chociażby podczas mojej nieobecności przez kontuzję.
I na pewno ma talent, oczywiście musi pracować, ale na pewno z pożytkiem wyjdzie ta rywalizacja między mną a nim na treningach i na pewno współpraca z trenerem wyjdzie jemu i mi też na dobre. I cóż, zobaczymy, jak wyjdzie podczas sezonu. Miejmy nadzieję, że wyjdzie dobrze. Tobie życzę sukcesów zarówno z reprezentacją, jak i z Lotosem Treflem Gdańskim. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.